W tym filmie rozmawiamy o zdobytym dzisiaj przez Bayern Monachium mistrzostwie Niemiec. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Podobnie jak w Anglii, gdzie fascynującą walkę do ostatnich sekund sezonu toczyły ze sobą Liverpool i Manchester City, również w Niemczech, na rozstrzygnięcie, do kogo trafi mistrzowska patera, czekać trzeba było do ostatniej kolejki. W tej obyło się bez sensacji. Obaj pretendenci do tytułu, Bayern i Borussia, zgodnie wygrali swoje spotkania, co pozwoliło na kolejny w ostatnich latach triumf zespołu Roberta Lewandowskiego. Na przestrzeni sezonu sytuacja na szczycie tabeli Bundesligi zmieniała się kilkukrotnie. Zarówno Bayern, jak i Borussia miały swoje lepsze i słabsze momenty. W połowie sezonu Dortmund miał już pokaźną przewagę i wszystko wskazywało na to, że ekipa Roberta Lewandowskiego zostanie zdetronizowana na rzecz wyraźnie mocniejszego pod wodzą Luciena Favra wielkiego rywala. Choć często mówi się, że bezpośrednie pojedynki na szczycie niczego nie przesądzają, nieco inaczej było w tej rywalizacji. Klasiker, w którym Bawarczycy zdemolowali konkurenta 5-0, nie pozwolił drużynie Łukasza Piszczka odskoczyć na finiszu na 5 oczek, a wręcz odwrotnie, umożliwił Bayernowi powrót na szczyt tabeli. Jak się okazało, nie zszedł on już z tronu. Rywalem zespołu Niko Kovacza był Eintracht Frankfurt, a zatem jedna z rewelacji tego sezonu. Przypomnijmy, że Eintracht to półfinalista Ligi Europy, pokonany w dramatycznych okolicznościach po rzutach karnych przez Chelsea. Mający w składzie świetnego w tym sezonie Lukajowicza, o którego bije się pół Europy i według wielu doniesień jest już praktycznie piłkarzem Realu Madryt, do którego trafi za 60 milionów euro. Serb nie zaliczy jednak tego spotkania do udanych, podobnie jak pozostali zawodnicy. Bezjajeczna gra zakończyła się wysoką porażką 5-1 i to najniższy wymiar kary, bo jedynym pozytywem dla gości okazała się postawa Kevina Trappa, który w samej pierwszej połowie wybronił 3, może 4 setki. Borussia wygrała równolegle rozgrywane spotkanie ze swoją imienniczką z Mönchengladbach Gladbach 2-0, ale wystarczyło to tylko na tytuł wicemistrza. W trakcie tego spotkania doszło do symbolicznej wymiany pokoleniowej na skrzydłach Bayernu. Z kibicami w efektowny sposób pożegnali się Franck Ribéry i Arjen Robben, którzy pojawili się na murawie w drugiej połowie w miejsce jak na ten moment swoich następców, Komana i Gnabry'ego. Obaj uczcili swój ostatni występ na Allianz Arena, trafiając do siatki i zamykając piękną klamrą swoje długie kariery w zespole niemieckiego giganta. Francuz zawitał w stolicy Bawarii w 2007 roku, przenosząc się z Marsylii za 30 milionów euro. Holender, znany ze swojego zejścia ze skrzydła na lewą nogę, pojawił się w zespole 2 lata później z Realu Madryt za 25 milionów. Z klubem wielokrotnie sięgali po mistrzostwo Niemiec, w sezonie 12-13 Puchar Ligi Mistrzów, a także indywidualnie tytuły najlepszego piłkarza w Niemczech. Nie są to jedyne zmiany, o których już wiemy przed nowym sezonem. Odchodzi także Rafinha i bardzo możliwe Boateng. Klub zakontraktował uniwersalnych defensorów w postaci Benjamina Pavarda i prawdziwej gwiazdy Lucasa Hernandeza z Atletico Madryt. Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o zaawansowanych rozmowach z jedną z gwiazd Ajaxu, Hakimem Ziyechem. Robert Lewandowski i jego koledzy nie mogą jeszcze myśleć o wakacjach i przygotowaniach do nowego sezonu. Do wygrania jest podwójna korona za sprawą finału Pucharu Niemiec, w którym rywalem będzie bardzo mocny i celujący w najwyższe cele Lipsk. Pod względem strzeleckim był to słabszy niż ostatnio sezon kapitana reprezentacji Polski, co jednak nie przeszkodziło Lewemu w zdobyciu 4. w karierze i 2. z rzędu tytułu króla strzelców. Dodatkowo, co równie warte podkreślenia, wywalczone dzisiaj mistrzostwo to jego 16. tytuł w karierze. W historii nie było Polaka, który wygrałby więcej. Popatrzmy na dokonania napastnika w tym sezonie, w nawiasie łączne wartości dla całego sezonu. W 33 spotkaniach Bundesligi Lewy zdobył 22 bramki, a w całym sezonie już 38. Do tego nie mało, bo 13 asyst. Według WhoScore Lewandowski był najlepszym zawodnikiem Bayernu z notą 7,66. Co sądzicie o minionym już sezonie ligowym w wykonaniu Lewandowskiego i Bayernu? Możliwa podwójna korona osłodzi Bawarczykom rozczarowanie w Lidze Mistrzów, czy też porażka z Liverpoolem w 1/8 nieodwołalnie zdefiniuje ocenę sezonu 2018-2019? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Prosto z kanapy rezerwowych.